Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Witam was w kolejnym Kino Poleca Lubnia. Słuchajcie, nie wiem jeszcze jak będzie to wyglądać w momencie aktualnym, gdzie będzie filmik co gdzie jak w Częstochowie z Green Screenem miałam troszeczkę łatwiej. Natomiast myślę, że jakoś sobie poradzimy. Ale słuchajcie, dzisiaj na warsztat biorę coś, czego się nie spodziewałam, że będę brała na warsztat. Naprawdę. Nie ukrywam, że wszyscy polecali mi Sherlocka, o którym będzie dzisiaj mowa. Wszyscy. Nie spotkałam się z osobą, której ten serial by się nie spodobał. Natomiast kiedy myślałam o tym, żeby go obejrzeć, miałam w głowie wielki napis nie. Hobbit zawsze dla mnie był Hobbitem, nie Watsonem. Na Benedicta nie mogłam patrzeć, więc sama myśl o tym, że będzie on grał Sherlocka, jakoś tak nie do końca mi podpasowała. Ale okej. Natalia mi truła, wierciła mi dziurę w brzuchu z tym Sherlockiem. Więc stwierdziłam, dobrze, kochanie, obejrzyjmy ten serial. I szczerze wam powiem, że cholernie nie żałuję tej decyzji. Serial jest genialny. Serial naprawdę jest genialny i wszyscy, którzy mi go polecali, mieli rację. Sama rola Benedicta, do którego się przyzwyczaiłam, bo nie ukrywam, że on mi wizualnie strasznie nie leży. Ale on po prostu do tej roli pasuje. No, Hobbit w wersji Watsonowej jest po prostu jeszcze lepszy. Jeżeli do tego dorzucimy Mary, to już jest w ogóle mistrzostwo świata, bo ta para po prostu wyglądała przecudnie. I powiem wam szczerze, że nie obejrzałam ostatniego odcinka czwartego sezonu. Jeszcze go nie obejrzałam. U nas jest ten problem, że u nas ciężko jest się zebrać i mieć tyle czasu wolnego w jednym jakby ciągu, żeby ten cały odcinek obejrzeć. Plus nie ukrywam, że czwarty sezon chyba leży mi najmniej. Natomiast nie ukrywam, że cała reszta po prostu odcinek za odcinkiem, jeżeli tylko była chwila, w każdej po prostu wolnej chwili to szło. I tak naprawdę zdarzało nam się zawalać inne rzeczy, bo oglądaliśmy Sherlocka. Także przyznam wam szczerze, że naprawdę przyznaję się do błędu. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Sherlocka i mieliście podobne obawy jak ja, to po prostu zobaczcie ten serial. Jest genialny, sprawy są fajne, rozwiązania są fajne. To, w jaki sposób jest przedstawiane myślenie Sherlocka, no jest po prostu mistrzostwem świata. Relacja Johna z Mary. Genialna. Na tym serialu się śmiałam, na tym serialu płakałam, oj, płakałam mocno. Na tym serialu się wkurzałam, na tym serialu dobra, targałem na różnorakie emocje, natomiast jak na cztery sezony, które posiadają niewielką ilość długich, niestety jak dla mnie trochę za długich odcinków, naprawdę fala emocji, która we mnie uderzała z każdym kolejnym odcinkiem, samą mnie zadziwiała. Także słuchajcie, jeżeli nie oglądaliście Sherlocka, to ja wam go zdecydowanie polecam. Bo serial jest naprawdę 9,5/10. Może oprócz pewnego zawiłowania, ten kto oglądał, myślę, że wie o co mi chodzi, to mi się bardzo nie podoba. Ale tak, serio, zdecydowanie wam polecam i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was kino, trzymajcie się i cześć!